Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale. W dzisiejszym odcinku moi drodzy pokażę wam, jak zrobić sobie kolejny darmowy itemek evencików w grze moi drodzy Festival Tycoon. I jest to moi drodzy tutaj ten itemek Security Guard Shoulder Body. Także ten oto moi drodzy itemek możemy sobie zdobyć za darmo. I żeby to moi drodzy zrobić, musimy sobie najpierw tutaj odblokować tutaj w naszym Tycoonie łódź. I oczywiście żeby to zrobić, to musimy też mieć wszystko co tutaj mam wybudowane. No musimy cię mieć moi drodzy kupione, także jeżeli ktoś z was nie widział moich poprzednich poradników, jak zrobić sobie poprzednie itemy, to polecam sobie je zobaczyć, bo tam właśnie odblokowywałem sobie tam te wszystkie moi drodzy krainy, te wszystkie obszary tutaj na mapie, bo tam właśnie rozbudowywałem swój tycoon i teraz moi drodzy tutaj kupujemy pozostałe rzeczy, żeby móc kupić sobie moi drodzy łódź. Ja tutaj sobie moi drodzy troszkę kasy pozbierałem i wydaje mi się, że powinno mi dostarczyć na to, żeby kupić sobie łódź. Mam taką nadzieję. I kupujemy sobie moi drodzy łódź. Także to jest bardzo ważne moi drodzy, żebyście mieli tą łódź kupioną, dlatego że jest nam potrzebna, żeby wykonać właśnie moi drodzy sobie zadanie eventowe. Bo moi drodzy, żeby zrobić sobie ten item, żeby zrobić sobie tutaj tego bodyguarda, to musimy znaleźć moi drodzy ukryte NPC na mapie. I pierwszy z nich moi drodzy znajduje się tutaj, jest to tutaj moi drodzy ten piesek. Po prostu podchodzicie do niego i klikacie E i już moi drodzy mamy jednego moi drodzy NPC znalezionego, tutaj tego pieska. Teraz idziemy sobie od razu moi drodzy po drugiego. I drugi, moi drodzy, znajduje się tutaj w tym budynku. Troszeczkę, moi drodzy, też to jest zbugowane, ponieważ jak widzieliście, pokazuje mi, że już znalazłem dwa, a tak naprawdę znalazłem dopiero jednego. No i też, moi drodzy, pokazuje, że jakby do zdobycia tego będzie, moi drodzy, do zdobycia inny itemek. Tutaj właśnie ten sword pack, ale, moi drodzy, nie przejmujmy się tym. Tutaj, moi drodzy, znajduje się kolejny, moi drodzy, NPC, jest tutaj ten piesek. No i teraz lecimy, moi drodzy, sobie już do łodzi, bo pozostałe dwa NPC znajdują się, moi drodzy, pozostałe dwa NPC znajdują się na innej wyspie. Także lecimy sobie teraz tutaj do łodzi i lecimy sobie, moi drodzy, na kolejne wyspy. Najpierw musimy sobie popłynąć na wyspę A, a później jeszcze, moi drodzy, na wyspę B. Także ja teraz tutaj idę do łodzi. Dobra, wsadzamy sobie, moi drodzy, do łodzi i teraz powinienem móc nią tutaj kierować. Tak, mogę ją tutaj sterować. Lecimy, moi drodzy, sobie najpierw na wyspę A. Dobra, jesteśmy tutaj, moi drodzy, już na tej wyspie i teraz tutaj, moi drodzy, musimy dostać się na samą górę tego ogromnego wulkanu, żeby móc, moi drodzy, znaleźć sobie kolejnego NPC. Także ja tutaj już, moi drodzy, wchodzę sobie do góry. Musicie pójść sobie tutaj i przejść jakby takie tutaj małe obi, ale możesz po prostu zamiast starać się skakać tutaj po tych, moi drodzy, podestach, to po prostu wejść sobie po wulkanie do góry, bo tak też się tutaj da. I teraz, moi drodzy, lecimy sobie tutaj, moi drodzy, przechodzimy sobie to. Uważajcie, żeby nie wpaść do lawy. I tutaj, moi drodzy, po przejściu tego obi znajduje się, moi drodzy, kolejny NPC. I teraz, jak widzicie, moi drodzy, znaleźliśmy tutaj Alexa. I pisze nam, moi drodzy, że wykonaliśmy zadanie, ale jak widzicie, nie zdobyłem jeszcze odznaki, dlatego że musimy znaleźć sobie jeszcze jednego NPC. Ta misja po prostu jest, moi drodzy, troszeczkę zbugowana. No i niestety, moi drodzy, tutaj troszeczkę, moi drodzy, to GUI, które nas informuje o tym, ile mamy, moi drodzy, już znalezionych NPC, jest troszeczkę popsute. I nawet pokazuje, moi drodzy, że możemy sobie zrobić sword pack, który zdobyliśmy sobie już w poprzednim odcinku. Ale tutaj, jak sobie wejdziecie, moi drodzy, to tutaj, jak widzicie, wyświetla się tutaj prawidłowa informacja, że mamy już 3 NPC na 4. Także nie sugerujcie się tym, moi drodzy, GUI, które wam wyskakuje, tylko tutaj sugerujcie się tym, które jest tutaj. Ten licznik jest tutaj poprawny, moi drodzy, tutaj wszystko prawidłowo wam pokazuje. Lecimy sobie do łodzi i lecimy sobie, moi drodzy, na wyspę B. Ponieważ na wyspie B, moi drodzy, znajduje się kolejny, moi drodzy, NPC-cik. I jak zdobędziemy sobie tego NPC, to zdobędziemy, moi drodzy, odznakę i zdobędziemy sobie, moi drodzy, właśnie tutaj ten darmowy itemek. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na wyspie i teraz tutaj trzeba przejść ponownie, moi drodzy, obi, tylko to obi jest troszeczkę, moi drodzy, dłuższe i zajmie wam troszeczkę, moi drodzy, więcej czasu przejście tego obi, ale myślę, że na spokojnie, moi drodzy, sobie tutaj z tym obi poradzicie. Nie jest ono jakieś mega trudne, po prostu, moi drodzy, zajmuje troszeczkę więcej czasu niż tamto. Tutaj znowu są, moi drodzy, te podesty takie do skakania, na które trzeba skakać. Dobra, skaczemy tutaj, moi drodzy, udało się. Okej, jesteśmy już tutaj, teraz moi drodzy, kolejny etap to jest przejście po prostu tutaj przez tą kłodę. Skaczemy teraz sobie tutaj do góry. No i tutaj, moi drodzy, to jest już końcówka tego obi. I jak już tutaj jesteście, moi drodzy, to wystarczy wejść sobie do jaskini. No i w jaskini, moi drodzy, będzie czekał na was ostatni już NPC, moi drodzy, do znalezienia. Tutaj jeszcze musimy sobie wejść tylko do góry. No i moi drodzy, teraz po znalezieniu ostatniego, moi drodzy, NPC. Jak widzicie, moi drodzy, mamy, moi drodzy, odznakę. Znaleźliśmy tutaj Andrew.
No i jak znajdzie sobie, moi drodzy, Andrew, Alexa i dwa, moi drodzy, pieski, no to otrzymacie odznakę i uda wam się, moi drodzy, zdobyć tutaj ten oto darmowy itemek Security Guard Shoulder Buddy. Bardzo fajny itemek, moi drodzy, jest płasko, w ogóle te wszystkie itemki tutaj z tego eventu są naprawdę bardzo fajne. Także jak nie widzieliście, moi drodzy, poprzednich odcinków, to polecam wam sobie je zobaczyć z tego eventu. To był, moi drodzy, ostatni poradnik z tej giereczki, moi drodzy, z Festival Typhoon, ale nie ostatni poradnik z tego eventu, moi drodzy, ponieważ są jeszcze, moi drodzy, inne itemki z Chainsmoker eventu, aczkolwiek, moi drodzy, w innej giereczce, w której odbywa się koncercik, i te, moi drodzy, itemki, jakie zdobyć, pokażę wam już w kolejnych odcinkach, także wyczekujcie, moi drodzy, sobie tych odcineczków, a w tym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale. We'll be right back.